Dobra, no to super. No to jedziemy w takim razie. Czyli już mówiłam, jestem Monika Pałasz, wirtualnie pomocna, jestem wirtualną asystentką od kursów online, pomagam zapracowanym kobietom w działaniach związanych z tworzeniem ich kursów online. Dzisiejszym tematem live'a jest, czy słynna Canva ma godnych następców. Po trudach i znojach widzicie mój ekran, a mnie słyszycie, więc ja będę do Was mówiła. Otóż pierwszy program, który chciałabym Wam pokazać, który mógłby w pewnym stopniu zastąpić Canva, jest Ofeo. Jest to program darmowy w pewnym stopniu, może być też wersja płatna. I pokażę Wam, jak tutaj można tworzyć, to ukryjemy, jak możemy tworzyć wideo do social mediów. Tu możemy sobie wybrać różne motywy. Będzie się to pewnie długo ładowało, bo tak te programy chodzą, bynajmniej na moim komputerze. Tu mamy opcję kwadrat, pionowo na telefon, różne opcje, tu macie różne wiele stron. I tutaj takie jak na YouTube'a w wersji poziomej, filmowej. Wybierzemy sobie może kwadracik, czyli tak jak na Facebooka. Pierwszy lepszy. Tak, to się musi tak ładować. Ale zaraz Wam powiem, dlaczego ten program nie jest cudowny, mimo że wygląda na cudowny. Ok, tu mamy tak jak w Canwie różne punkty, które możemy wyświetlać, poprawiać, tutaj dostosowywać, kolejności. No tak jak w Canwie, tylko troszeczkę trzeba się przyzwyczaić do tego, że troszkę gdzie indziej są te wszystkie opcje. Tutaj oczywiście jest tak jak w Canwie, no to było to samo. Czyli dodajemy teksty, różne opcje, grafiki, różne opcje, jak najbardziej ładne, piękne. Zdjęcia stokowe chyba z Pixabay. No niekoniecznie się ładują. Tu mamy tła. Można podłączyć muzyczkę, którą tutaj mamy. Nie będę Wam włączała, żeby Was nie ogłuszać. Własne pliki, które możemy sobie wgrać. I tak dalej. Tutaj się właśnie coś już wyświetla, ale to nie są moje. I tu możemy wgrać, tak? Dobra, przypuśćmy, że mamy ten program już, tak? Teraz Wam włączę i pokażę Wam hamówę roku po prostu w tym programie. Co uwielbiam ten program, ponieważ współpracowałam z tą firmą przez chwilę, ponieważ testowali opcję beta i tak się zdarzyło, że akurat ja wyhaczyłam błąd w tym, że po prostu tak jakby ktoś podebrał moje konto, pewnie gdzieś widzieliście kiedyś, może widzieliście kiedyś w Facebooku, jak pytałam właśnie, że ktoś mi chyba ukradł konto na Ofeo, czy ktoś miał taką sytuację. No więc w tamtym czasie właśnie współpracowałam z nimi w taki sposób, że im mówiłam, czy coś pomogło, czy nie pomogło. Rozwiązaliśmy problem i w nagrodę dostałam prawie 4 miesiące wersji premium za darmo, do korzystania na spokojnie. No więc byłam zadowolona i tak dalej. Ale w ostatnim czasie Ofeo bardzo dużo zmian wprowadziło. Non-stop coś jest nowego. Teraz właśnie jak dzisiaj sobie przeglądałam te programy, to byłam zdziwiona, że wyświetla się o właśnie ten ekran, bo ja go wcześniej nie widziałam. Z miesiąc temu tu byłam. No i teraz pokazuję Wam hamówkę roku. Uwaga, mam nadzieję, że Was to nie ogłuszy. Przygotujcie się. Otóż w wersji darmowej, nawet jeśli usuniemy sobie ich logo z ekranu, nawet jeśli sobie to usuniemy, to jest nagrany dźwięk jakiejś kobiety, która mówi to ofio.com. No i po prostu, no hamuwa, moim zdaniem hamuwa i dlatego daje ogromny minus dla Ofeo, mimo że ma bardzo dużo bardzo fajnych designów i naprawdę Canva to się przy tym kryje. Chociażby pokażę Wam coś jeszcze. I jeszcze co Wam mogę dopowiedzieć, że oni tutaj mają napisane, że Ofeo działa najlepiej na Google Chrome, więc jak ja weszłam sobie przez Explorera, to mi wyświetliła się taka informacja. Także Ofeo jest ogólnie darmowy, ale tak czy siak, żeby nie wiem, co wyświetla się ten dźwięk, jeśli macie nagrania, bo chyba taki czysty, jeśli mamy taki nieruchomy ekran, to chyba nic nie jest, nie jest tam dźwiękowe, ale wtedy jest na pewno logo. I co ja sobie tu zapisałam, kosztuje ten program, jeśli nie jest darmowy, to kosztuje $14 za miesiąc na rok, jeśli bierzecie to od razu na rok. Dobrze, to było Ofeo, gdzie byłam z niego zadowolona, ale można powiedzieć, że jest spisany na straty. Idziemy do innego programu, który
to jest animatron, który tworzy takie rysunkowe animacje. Ja sobie wybieram zawsze tą wersję darmową, ja już tu jestem zalogowana. I od razu Wam pokażę, jak się usuwa tutaj projekty, bo ja długo nie mogłam znaleźć miejsca, gdzie się to usuwa. Jak klikamy tutaj i tu jest usuń, bo ja nie widziałam tego wcześniej. Powiem Wam, że trochę nie, niektóre programy są nieintuicyjne, na pewno inne niż Canva. A więc dobrze, stwórzmy coś. To będzie się to, co widzicie, patrzcie uważnie, to się będzie wyświetlało Wam w darmowej wersji na końcu Waszej grafiki animacji, którą sobie stworzycie. Animator wygląda tak w środku. Jest wersja darmowa oczywiście, ale właśnie ten animatron na koniec się wyświetla, ja Wam zaraz to pokażę. Muzykę możemy dodać, ale tylko w wersji Pro. I teraz tak, wybieramy sobie jakąś opcję i tu mamy od razu pokazane, że się coś rusza i jak to będzie wyglądało. Tu mamy takie, aha, przeciągamy i dodajemy sobie osoby, ludziki i tak dalej. Tu sobie możemy wyświetlić, jak to wygląda. Tu mamy właśnie ten pasek, którym sobie wszystko możemy dostosować. Tutaj macie takie rozwinięcie, że tutaj wtedy jest łatwiej, tak jak w programach do obróbki filmów, możecie sobie to bardziej dokładnie rozpisać, znaczy no, rozplanować, bardziej wizualnie to wtedy widać. Nie mogę tego przesunąć. No i każdą osobę z osobna można tutaj dostosowywać. To. No. I to muszę zmniejszyć. No i tu macie różne opcje, coś mi się tu nie przesuwa. Różnych ludzików możecie sobie wstawiać, tutaj dostosowywać. I to jest animacja. Tu jest coś ciekawego. Tak, to chyba tu było też, że możemy nagrywać dźwięk swój własny. Uwaga, może nagram. Nagrywam teraz dźwięk. Dodaję go. Uwaga. I gdzieś w tym miejscu się pojawia, więc słuchajcie, uwaga. Nagrywam teraz dźwięk. To było to, co właśnie powiedziałam, nagrana. Więc macie możliwość dodawania właśnie czegoś takiego. I teraz pokażę Wam tylko, bo tutaj będziecie mieć pewnie więcej tych stron, jak macie więcej scen, możecie sobie to tutaj dodawać. I pobieranie jako wideo spróbujemy. Tutaj musicie widzieć, jak jest opcja, aha, różne opcje, nie, dobrze. Jeśli chcecie tutaj, jeśli jest darmowe, to musi być z tymi różnymi ograniczeniami, tutaj nie sprawdzałam tego nigdy, to musi się zrenderować, nie wiem, co dokładnie znaczy to słowo, chyba przetworzyć, aby można było to pobrać, więc tu musimy chwilę poczekać. Powiem Wam w międzyczasie, jaka jest cena animatrona, albo darmowy, albo $15 na miesiąc, jeśli wykupujemy od razu na rok. Fajnie by było, jakby się to zrenderowało. Jeśli nie, to przejdę dalej. Dobra, idzie. Dobra, i teraz możemy to pobrać. To się pobiera. I to wygląda tak. Patrzcie na końcu. Nagrywam teraz dźwięk. Czyli nagrany dźwięk jest. Tu macie na dole animatrona. O, czyli tutaj na końcu. Bo ja jeszcze poprzednio robiłam to, tu na końcu wyświetlał się ten ekran szary z tym napisem, tak jak Wam mówiłam. Dobrze, więc to wygląda tak. Następny program to Krelo. Myślę, że jest trochę Wam znany, tak mi się wydaje. I tak, głównie jest to do tworzenia animacji, ale jakże wysokiej jakości animacji. To trzeba przyznać, że jest to naprawdę świetne. Są też pojedyncze opcje typu nie animacja, tak jak tutaj. Tu macie animację z tym znaczkiem, a tu macie bez animacji. I spróbujemy może okładka na Facebooka. Macie tutaj bardzo dużo możliwości i kolorytu, że tak to ujmę, poczekajcie. Tu macie do wyboru trochę za darmo, trochę płatnych rzeczy, różne takie projekty gotowe.
są naprawdę, naprawdę piękne, atrakcyjne i nie, nie trzeba dużo zmieniać, żeby pięknie wszystko wyglądało. I co Wam o Crelo mogę powiedzieć? Możecie sobie przez 30 dni wypróbować za darmo wersję Pro. Jest tutaj też polski język, dlatego widzicie to w języku polskim, bo ja sobie tam włączyłam. Także to jest jedna, chyba jedyna z tych aplikacji, które Wam pokażę, również w języku polskim. I teraz tak. Tu jest taka opcja, że jak widzicie, w kanwie tego nie ma. Od razu możecie przekręcać dany obiekt. Jak naciśniecie na dany obiekt, to oczywiście wyświetla Wam się wszelkie te opcje, które macie w kanwie. Tu nie ma nic nadzwyczajnego, nic nowego. Myślę, że właśnie dużo rzeczy jest po prostu wzorowane na kanwie. I teraz tak, czyli tak, przesuwa się po okręgu i jeszcze co jest fajnego, to, że możecie, jeśli coś zaprojektujecie i chcielibyście to samo w zasadzie dodać na przykład, powiedzmy, że to jest na YouTube'a, a chcecie dodać również na Facebooka, tylko w kwadracie. I możecie sobie po prostu zmienić rozmiar. I tu macie kwadratowy post graficzny, zmień rozmiar. Otwiera Wam się nowa karta i w tym macie już ten kwadrat, tak jakby na tym kwadracie możecie teraz to po prostu jakoś rozplanować, poprzesuwać, żeby to miało taki sam jakby obraz jak tam. Czyli jakieś takie poszerzenia. Ja Wam nie tłumaczę tych programów tak, jak to się obsługuje, bo Wy na pewno to znacie z Canvy. Dlatego przyszliście zobaczyć, co tam Canva ma, a czego nie ma. No i to sobie dostosowujecie. Moglibyście to sobie zrobić tak. Także to się różni właśnie tym od Canvy i dodatkowo możecie sobie, jak sobie założycie konto, tu macie w ogóle zdjęcia, tła, teksty, no to jest wszystko tak jak w Canvie, tylko po prostu bardziej rozbudowane i myślę, że są po prostu ładniejsze te rzeczy. Myślę, że Canva troszkę zatrzymała się w pewnym miejscu, ale to są moje stare mock-upy. I co Wam jeszcze chcę powiedzieć, że możecie na przykład, już Wam mówię, to jest, polecaj zarabiaj. Możecie sobie, jak sobie założycie konto, to możecie polecać, zaprosić znajomych i za to, że zaprosicie znajomych, dostajecie 2 dolary premii na konto tutaj jakby tego Crelo i potem możecie wykorzystać te premie na zakupy w Crelo. Także ja Wam też podeślę linka swojego. Może sobie tutaj pomożemy wzajemnie. Dobrze, jeśli chodzi o Crelo, to tyle. Jeśli coś piszecie, to fajnie, ja teraz nie będę tam zaglądać, żeby było ładnie na ekranie. Kolejnym programem, który chciałabym Wam pokazać jest, no ten chyba jest najgenialniejszy, ten mi się po prostu najbardziej podobał, InVideo. Też jest w wersji darmowej. A tamten właśnie, a jeszcze o Crelo nie powiedziałam, że ogólnie wersja darmowa jest, ale może być też 8 dolarów za miesiąc, jeśli wykupimy na rok i wtedy jeśli mamy chyba wykupione pro, to możemy dokładać tam zespoły i pracować w zespołach, także tak. I teraz wchodzimy w InVideo. Jest to darmowy program do 60 wideo na miesiąc, z znakiem wodnym. Jeśli chcemy płatny, to 10 dolarów, taka najmniejsza opcja. I dla mnie to jest naprawdę świetny program, bo chyba najlepszy z tych wszystkich, które Wam teraz pokazuję, jeśli chodzi o tworzenie wideo na przykład. Jeszcze raz pokażę, bo tutaj mamy, to też jest coś nowego, bo wcześniej tego nie było. Mamy możliwość tworzenia na bazie na przykład URL-u, czyli jakiejś tam naszej strony. Teraz Wam pokażę. To pewnie też grać będzie muzyczka, dobra. Tylko oni to mają jeszcze w wersji beta. I ja próbowałam to dzisiaj przetestować znowu, ale w ogóle to nie szło, więc nie pokażę Wam, jak to wygląda, ale z tego, co widziałam, słyszałam, jak sobie tutaj wrzucicie na przykład post z Facebooka, link do posta z Facebooka, to na bazie tego będzie stworzone wideo, no ten plik, który chcecie stworzyć. No i tutaj macie różne. To są takie wideo typu, jak chcecie na przykład, tak, tu jest muzyka, tu Wam pokażę, tak, nie możecie wybrać, cholera, dobra, i tu piszecie tytuł, no dobra, tytuł, ja pokażę zaraz w środku, jak wygląda, tu jest opis, tutaj możecie wybrać opcję, że automatycznie zostaną wybrane obrazy lub zdjęcia, a może nie, ja mam zaznaczone, że tak.
I to wygląda tak. Ten program jest dobry do tworzenia na przykład takich tutoriali, czyli coś krok po kroku, jak jest robione, jak jest punkt pierwszy to i to, punkt drugi to i to. Tutaj jest właśnie dużo takich wzorów, które można do tego wykorzystać. Więc tu wybrałam taką opcję i tutaj jak będziemy wyświetlać, to nie będzie dźwięku. I jak wybierzecie muzykę i nie będzie tu słychać, to się nie martwcie, bo ta muzyka wejdzie dopiero jak będziecie, o, preview and export. Wtedy dopiero będzie włączona ta muzyka, którą wybraliście. No i tutaj też tworzycie, jest troszkę to inne niż Canva, na pewno, trzeba się przyzwyczaić. Macie w wersji jedna pod drugim, to są też te sceny. Tu macie także zdjęcie, że wyświetlacie, poczekajcie, edytujcie. I tu wtedy możecie edytować właśnie tak jak wszędzie, teksty, jakie fonty. No wszystko, co potrzeba, tak? Tak jak w Canwie, tylko troszkę trzeba się właśnie przyzwyczaić do tego, że trochę to inaczej wygląda. Kolory tak samo macie możliwość, animacje to też, to trzeba grzebać, dubać, żeby to wyglądało fajnie. Ja nie jestem geniuszem grafiki, dlatego jak już to korzystam z programów i staram się ogólnie używać tych, które są już zaplanowane i zaprojektowane, ale ja potem je tak zmieniam, bo chcę dodać swoje kolory, jakieś tam swoje wymysły, że to się nie nadaje do niczego i wreszcie wychodzi na to, że mam pomarańczowo-żółte tło i tyle. Tu macie podglądy, tak, jeśli tu klikniecie, to macie podglądy. Oni współpracują z Pixabay, więc z Pixabay różne rzeczy są. I tu jest na przykład opcja taka, że możecie zamienić to zdjęcie, które macie tam, tym, które właśnie chcecie wstawić, albo wrzucić pod spód, czyli tak jakby te layouty, czy layersy, czy jak to się nazywa, te takie, jak to się nazywa, warstwowe. A tutaj możecie dodać po prostu jako dodatkowy obrazek. To jest bardzo ciekawe, bo chyba nie ma tego nigdzie, tak mi się wydaje. No i tu może być użyte jako cały filmik, bo to jest takie trochę nagranie, zobaczcie. To jest taki filmik trochę. Możecie sobie to skrócić i użyć takie. I to się na przykład wrzuci tutaj, nie? Możecie sobie zrobić takie nagranie, że na przykład tutaj jest w tle coś idzie, a tu jesteście na przykład na kamerce i mówicie coś. Tu się dzieje jakby cała sceneria, a tu wy mówicie. Takie, no różnorako może to zrobić, nie? Kwestia kreatywności. Dobra. Teraz wam pokażę tak, bo teraz tak, z tego sobie wyjdę. A chciałam wam pokazać, co w tym. No dla mnie jest po prostu genialny ten program, także ja nawet nie wiem, co mam wam opowiedzieć, taka jestem nim zachwycona. Ale coś chciałam, może jeszcze raz, tylko że weźmiemy sobie, gdzie tu jest właśnie to, o czym mówię, do, tylko dlaczego, o i teraz macie opcję, właśnie, możecie sobie wybrać opcję taką jak na telefon, na przykład na Instastory i to jest fajne, no patrzcie, albo na YouTube'a, Facebooka, albo Facebook, Instagram. Także macie tutaj takie dopasowanie i wyjaśnienie, gdzie można to wstawić. Ja wybiorę właśnie tą wersję na Instagrama i IGTV. I o co mi tu chodzi? Bo tu macie takie fajne sceny zaplanowane. One bardzo fajnie wyglądają. Od razu są wyświetlone pewne jakby opcje i tutaj możecie właśnie cyferki dołożyć. I teraz tak, na przykład tu wstawimy jeden, tu napiszemy krok pierwszy i tutaj mikrofon, enter, tak. I teraz zobaczcie, to wygląda tak, jakby to był taki tutorial, punkt pierwszy, krok pierwszy, mikrofon, ustaw sobie mikrofon, nie? I tutaj dalej, krok drugi, coś tam. Tutaj sobie możecie dodawać, teraz wam pokażę, zdjęcia. I teraz jest to fajne, że, a czemu nie ma zdjęć? Hello. Tu się powinny wyświetlać zdjęcia i tu macie taką fajną opcję, że możecie, na przykład jeśli są wideo, to możecie sobie wybrać, odznaczyć to, że zawierają płatne wideo i darmowe wideo. Nie wiem, dlaczego tego tutaj nie ma. No dziwne, nie wyświetla się. I wtedy jak się tutaj coś pojawia, czekajcie, mam coś pobrane może?
No, mam jakieś zdjęcie. To sobie tutaj wrzucacie do tego, tutaj najeżdżacie. I wtedy to się dopiero wyświetla. Tu możecie edytować, duplikować. Tu macie taki troszkę zaawansowany właśnie obraz tego, jak się powinno tutaj... No, patrzcie, że nie ma zdjęć. No dobra. I krok pierwszy i ten właśnie, to się źle wyświetliło. Czyli coś tam było nieustawione. No, ja tutaj widzicie, tak o, włączyłam, więc... ma prawo w ogóle, o jest dobrze, no właśnie, no kwestia tego, kto chce jak ustawić, no ja nie będę tutaj się mądralować graficznie, bo nie umiem, dlatego ja nawet nie wiem, co wam tutaj pokazywać, ale pokazuję wam funkcje główne. I teraz tak, jest muzyka, teraz się właśnie pojawia muzyka i możecie to pobrać jako darmowe, czyli z tym znakiem wodnym lub bez i wtedy pewnie będziecie musieli zapłacić. Więc spróbujemy darmową wersję, zobaczymy jak to wygląda. Tu się tutaj procesuje, że tak powiem. Nie nadałam, aha, tutaj nadałam. Możemy to zobaczyć. Ale czekamy na, i teraz tak, tutaj wchodzimy, bo tu jest bardzo pusto, ja też nie wiedziałam, gdzie to jest. Tutaj wchodzimy w moje projekty i tutaj możemy dopiero usuwać projekty, na przykład tutaj. Jest ten, co przed chwilą wam pokazałam, możecie edytować i tutaj usunąć. Też nie wiedziałam, gdzie to jest, także to warto zapamiętać. No to musimy poczekać, dobrze. O, widzę, że tutaj też jest opcja polecania, za polecenie linkiem zapraszacie coś 25% od pierwszej transakcji. No, no ciekawe, ciekawe. Dobra, czekamy na ten mój projekt. Chciałam pobrać i pokazać wam, jak to wygląda. W międzyczasie załaduję sobie kolejną stronę. Nie tak. Dobra, to niech się dzieje, a przejdziemy do następnego programu. Następny program to Designer Gravit. Można go pobrać w ogóle na komputer. On jest, z tego co pamiętam, ja go dawno temu pobierałam, bo sobie testowałam, on był darmowy do pobrania. Dobrze. I teraz tak, w darmowej wersji macie 500 MB w chmurze na wszystkie projekty, które stworzycie. I jest ten program dość skomplikowany, powiem szczerze. Ja go jeszcze nie ogarnęłam, bo też Canva naprawdę zastępuje mi wszystko jak do tej pory, czego potrzebuję. Więc tak, mamy takie opcje. Możemy sobie tutaj wstawić szerokości takie jak w Canwie, tylko że tutaj mamy więcej opcji rozmiarów. I mamy tak, możemy sobie wybrać rozmiar papieru do druku, rozmiar ekranu komputera bodajże, bo to chodzi o stronę chyba internetową. Tu mamy opcję sociali, różne rozmiary dostosowane od razu do Twittera, Facebooka i tak dalej. Tu macie na różne modele telefonów. Tutaj do sklepów, wydaje mi się, że na ubrania jakieś printy. I tutaj możecie sobie stworzyć coś samemu. Ja skorzystam z tych opcji. Tu jeszcze są, to jest nasz folder w środku, który mamy w tym programie, jak sobie założymy to konto. Tu mamy otworzenie własnego komputera, a tutaj to, co ostatnio robiliśmy. No więc wybrałam nowe motywy. Jest ich tutaj tylko 7, więc nie wiem za bardzo, na czym to polega, ale dobra. Weźmiemy sobie Facebook post. Możemy sobie to tylko tutaj powiększyć, żeby lepiej się oglądało. No nie wiem, co by mi się tu rzuciło w oczy. No ta dziewczynka taka smutna. Sprawdźmy InVideo. O, InVideo skończyło się tutaj ładować. Możemy to pobrać. I zaraz wam pokażę, jak wygląda to pobrane darmowe. Jak się pobierze. Dobra, zostaniemy na InVideo, żeby wam nie mieszać. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo ja sobie tutaj rozmawiam.
Tak, słychać, 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 super, super, bardzo się cieszę, że jesteście. Anita, pytasz mnie, czy to jest zamiennik Canva? Przecież Canva to program do grafik, a nie filmów. Owszem, ja pokazuję również inne opcje, bo nie mówię, że Canva jest jedynym programem do wszystkich, znaczy Canva jest owszem do obrazków, ale nie wiem, czy zauważyłaś, tam jest również opcja już filmów i animacji. Także poprawka. InVideo wygląda tak. Włącza się muzyka, tu na dole macie to logo. Długi filmik zrobiłam, widzę. Dobra, przejdźmy go. Widzicie? To jest ta druga. I tutaj na rogu macie jeszcze ten pasek. Myślę, że to jest całkiem subtelne zaznaczenie jakby źródła. I dalej. Teraz przeszłam do Designer Graphic. Tutaj to jest naprawdę dla mnie skomplikowany program, bo naprawdę nie ogarniam tych wszystkich tutaj opcji, jakie są. Z tego, co wyhaczyłam, jest coś takiego jak na przykład, to jest fajne nawet, ja tego nie widziałam w Canvie, zaraz wam powiem, gdzie to jest, albo poczekajcie, czy ja to umiem zrobić, bo to jest po prostu program dla mnie zbyt trudny. Dobrze, dam ilustrację jakoś. Tu macie właśnie różne wzorki, obrazki, ikony. Sobie możecie różne rzeczy dodać. I oczywiście też poskrętny. I o coś mi tu jeszcze chodziło. Nie. Można tutaj po prostu po skosie je jakby rozciągać. Tu mamy takie coś jak lasso i każdy punkt, który tutaj mamy na obrazku, możemy sobie przeciągnąć. No patrzcie, wcześniej mi działało. O, widzicie? Czyli łapiąc za któryś punkt, przeciągamy dany punkt. To jest po prostu coś dla mnie niepotrzebnego i niezwykłego jednocześnie. Także taka funkcja, ja nie wiem, do czego może się przydać, ale myślę, że osobom, które bardziej siedzą w grafice, nie pokażę wam tutaj zbyt dużo. Jest to po prostu program dla mnie skomplikowany i jeśli ktoś chce bardziej zaawansowane rzeczy, no to ten program jak najbardziej. Zostaje wam, mówię, 500 megabajtów przydzielone. I teraz tak, jak chcecie w ogóle wyjść z tego, to musicie kliknąć w to, bo ja też nie wiedziałam jak. Możecie to zachować i wtedy macie to zapisane w tym waszym pliku. To się teraz synchronizuje. I wchodzicie sobie tutaj w program. Nie, bo to będzie zbyt ten. Musicie sobie to eksportować, czyli jak chcecie sobie to pobrać, to musicie eksportować. Na przykład PNG weźmiemy na pulpit. I wtedy wam się wyświetli w takiej normalnej, w normalnym formacie, bo ja zrobiłam to źle. Jak się uczyłam tego programu i po prostu pobierz i to nie było to w jakimś formacie, którego nie dało się odczytać. No i właśnie open i tutaj macie w swojej tutaj chmurze te wszystkie rzeczy, możecie je wtedy pobrać, usunąć i tak dalej. Także kolejny program to jest ten i ostatni, który jest według mnie ciekawy, infogram do tworzenia infografik, bardzo fajnych, animowanych również, tylko że w wersji darmowej możecie te infografiki tylko udostępnić. Nie możecie ich pobrać, ale zaraz wam pokażę. No, spróbujmy infografiki, wybierzmy sobie na przykład tą. Widzicie, tu macie opcję, albo publicznie możesz udostępnić tylko na stronie tej dalej infogramu, albo prywatnie, wtedy musisz zapłacić. Ceny są $19 za miesiąc, jeśli wykupujesz cały rok. I teraz tak, no zrobimy test. Tu oczywiście wszystko funkcjonuje tak jak Canva, tylko troszkę gdzie indziej są te punkty, ja wam wszystkiego nie będę pokazywała. Bardzo fajną rzeczą są integracje, bo możecie sobie zintegrować na przykład z YouTube'em, czyli jeśli macie jakąś swoją stronę. Dobra, napiszemy Monika Pałasz.
i wtedy Wam się wyświetlają Wam się nagrania, które tam macie i możecie je udostępnić tutaj, po prostu na ekranie. I one będą prawdopodobnie klikalne. Także to jest bardzo ciekawą funkcją. Dodatkowo możecie też jakby swoją stronę. Zobaczcie, jak to wygląda. Aha. Tu muszę wpisać. Skopiować z tymi HTTP. I wtedy wstawiamy tu. I pojawia nam się taki właśnie, nie wiem jak to nazwać, ekranik, który możecie wstawić do infografiki. I tutaj macie klikalny link wtedy. Usuniemy to i pokażę Wam, o co tu chodzi. Tutaj oczywiście sobie możecie przestawiać i tak dalej, ustawiać, tego jest naprawdę dużo i bardzo fajnie to wygląda. Są naprawdę fajne, zaawansowane tutaj, zobaczcie. Zobaczcie, na przykład dane. To jest po prostu świetne. Bardzo mi się to podoba i jeśli ktoś potrzebuje robić jakieś dla klientów, na przykład statystyki jakoś w formie infografik, no to jest genialne. To jest genialny program. I teraz Wam chciałam pokazać właśnie to udostępnienie, bo możecie sobie, jak widzicie, jest to animowane. Nazywacie, podpisujecie i teraz tak, możecie od razu udostępniać na tych tutaj kanałach, tak, Facebook, LinkedIn, Twitter i tak dalej. Tu macie po prostu link, który możecie po prostu otworzyć i sobie to ktoś jako link otwiera, tylko w tej momencie jestem zalogowana, więc to trochę inaczej wygląda. I dodatkowo tu możecie sobie to na stronę własną wrzucić. Tutaj macie z WordPressem. Ja to sprawdzałam. Trzeba sobie zainstalować, pobrać wtyczkę Infogram, tylko że ona jest 4 miesiące nieaktualizowana, więc no nie wiem, czy bym jej używała, ale można pobrać Infogram wtyczkę, tam trzeba wrzucić ten plik, ten klucz API i wtedy możecie sobie te shortcody wstawiać do wpisu, czy gdzie tam chcecie i wtedy naprawdę to jest genialne urozmaicenie na stronie. No ale mówię, ta wtyczka jest nieaktualizowana w ogóle, więc nie polecam. Ale warto wiedzieć, że coś takiego jest. I teraz pokazałam Wam programy do... No muszę tutaj zostać, bo tu będziecie mieć... No dobra, niech będzie tak, to będę widziała Wasze komentarze najwyżej. I teraz tak, podsumowanie. Canva ma te wszystkie opcje, które Wam pokazałam. Ja Wam pokażę Canva. Bo tu dziewczyna mi zarzuca, że to nie jest zastępstwo Canvy. Chciałam zwrócić uwagę, że są już animacje, wideo, więc owszem, są to też programy, które mogą zastąpić w pewnym stopniu Canvę i to zdecydowanie lepiej, dlatego że mają o wiele większe zasoby i piękniejsze możliwości. Powiedzmy sobie szczerze, tam są naprawdę rozbudowane, piękne grafiki. Tu są po prostu proste. Są dziecinnie robione, no spójrzcie sami. To są takie, no dziecinne, takie proste. Takich to ja bym nawet nie zrobiła, ale chodzi o to, że są takie proste, a tam były po prostu piękne, profesjonalne grafiki. Dla mnie są, te są zdecydowanie prostsze. Więc tak, zaznaczam, że w Canvie jest już wideo, zaznaczam, że jest już muzyka i zaznaczam, że możemy pobrać rzeczy jako... gdzie to jest? A jako animację. Także tak, te programy były zastępstwem Canvy, ale uważam, że mimo wszystko Canva jest chyba najdłużej na rynku, chyba od 2010 roku. Dodatkowo Canva, jak wiecie, ma możliwość drukowania. Ja sama drukowałam sobie w wizytówki, więc jest to możliwe, naprawdę fajnie wyszły. Canva ma wszystkie te opcje u siebie. Wszystkie powoli rozwija. Te, które pokazałam, tak? Wideo i wszystkie inne opcje. Więc Canva ma wszystko w jednym miejscu i powoli się rozwija. Czy dorówna tamtym, nie wiem. No i mi się podobają tamte programy, naprawdę. Czasami z nich korzystam, kiedyś częściej, teraz o wiele rzadziej. I myślę, że będę podsumowywała już to w ten sposób i kończyła, ponieważ długo byliście i długo ze mną wytrzymaliście, mimo wszelkich tych utarczek z programami i z internetami. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Sylwii, dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Dziękuję bardzo. Pa, pa.